Dobra kampania reklamowa i zła kampania reklamowa. Cześć, witajcie w Hop News. Dzisiaj porozmawiamy na dwa bardzo ciekawe tematy, czyli świetny ruch ze strony Xiaomi i przegrana w sądzie na 60 tysięcy firmy Devil Energy Drink za bardzo głupią reklamę. Wszyscy kojarzymy te mega nieśmieszne memy z małpami nosaczami. Zdrowie państwa młodych. Kurwa. Kurwa, nie wytrzymam dalej, kurwa. Kurwa, na nic! I że ej, to jest Polak, to jest typowy Polak, Polacy tak właśnie robią, zobaczcie, kurwa, ale to śmieszne, zróbmy jeszcze miliard takich memów, które nigdy nie były zabawne. I powstał mem Xiaomi lepsze, który jest bardzo popularnym memem ze względu na to, że nie wiem, no mam wam tłumaczyć, o co chodzi w tym, że Xiaomi to jest taka firma robiąca dosyć tanie telefony stosunkowo i w Polsce ona została bardzo dobrze przyjęta i bardzo często zaczęto mówić, że Xiaomi lepsze i później to dopasowano do tej małpy. Okej. Ale firma Xiaomi zrobiła świetną akcję, bo się okazało, że zaadoptowali nosacza sundajskiego, czyli właśnie no, zwierzę, które jest najbardziej z nimi kojarzone, chcąc nie chcąc, z powodu memów. No, Xiaomi, wymyślcie jakieś zwierzę, to jest nosacz. Xiaomi postanowiło wspierać fundację Worldwide Fund of Nature i dofinansowywać ją na to, żeby firma ta za te pieniądze zajmowała się nosaczami. Po czym oczywiście ogłosili to na Facebooku, co się bardzo spodobało ludziom, no bo jest to całkiem zabawne. Sam mem jest dosyć... Ale tutaj wyczucie tego, że no... Okej, ta małpa jest z nami kojarzona, co możemy zrobić? Zaadoptujmy ją. Bardzo dobre. A teraz przejdźmy do tej... trochę gorszej reklamy. Firma Devil Energy Drink wyprodukowała... taką grafikę. Z jakiegoś powodu ktoś uznał, że ej, to jest kontrowersja, ale taka fajna. Ludzie będą się na to bulwersować, ale to dobrze, bo będą o nas mówić i będą to szerować, będą dawać reakcje do tego i to się będzie napędzać. Jest naprawdę zdziwiony, że po tym, co Tiger rok temu przeżywał, ktoś zrobił taką reklamę. Ta reklama jest tak obrzydliwie seksualna, ale no, to jest bardzo częsty motyw w wszelkich reklamach, a to jest zrobione tak prymitywnie, bo tu nie ma jakiejś takiej fajnej gry słownej, takiej zaskakującej. To jest coś, co gimnazjaliści wymyślają, że łączą, że ej, no bo napój ma się w ustach i jest seks i tam też się ma, kobieta może mieć coś w ustach, połączmy to ale to będzie... te zboczuszki będą się tak z tego śmiały. Niezłe będzie, dobre, zróbmy to. I stowarzyszenie Twoja Sprawa pozwało Devil Energy Drink za tę jakże wyrafinowaną formę reklamy. Co ciekawe, jeszcze w treści tego posta był napis: oznacz dziewczynę, która lubi czuć smak Devila w ustach. Czajcie, że na pewno były osoby, które oznaczały jakieś... I jak czytamy, firma została zobowiązana przez sąd do zapłaty 60 tysięcy złotych na rzecz fundacji dla Polonii, a ponadto sąd zobowiązał firmę do zapłaty 5,5 tysiąca złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz 3 tysięcy tytułem opłaty od pozwu. No pan Mieciu z marketingu na pewno musi być dumny, że tak wbił szpilę, tak tutaj namieszał i tak tutaj wszyscy się zbulwersowali. Świetna sprawa. Myślę, że wszyscy polecieli do sklepu kupić waszego Devila, żeby go poczuć w ustach. To ciekawe w ogóle, oni w tej chwili trochę wykreślają, no bo teraz trochę głupio by było facetom pić Devila, kiedy Devil wrzuca post oznacz dziewczynę, który lubi czuć smak Devila w ustach i co, i później wyjdzie gość z puszką Devila i będzie go popijał i... Ktoś tego ewidentnie nie przemyślał, że to się nie mogło dobrze skończyć. Jeśli chcecie dostać ode mnie serduszko, to napiszcie w komentarzu Devil, Enter i rym do tego, klasycznie. Jestem ciekawy, co wy myślicie. Możecie zrobić jakieś fraszki, pod Zapytaj Beczkę już nie można wpisywać fraszek, więc możecie tutaj. Tutaj zapraszam, to ja was tutaj przyjmę, ja was nie wygonię jak Krzysztof Gonciarz. To byłem ja, Hop, wasz najbardziej obiektywny analityk internetu. Pamiętajcie o subiksie, łapiksie, komentiksie oraz dzwoniksie, bo czasem robię live'y, które później znikają. To by było na dzisiaj tyle i elo!